Minęła 18.30, czas na główne wydanie Kuriera Opolskiego. Paweł Pyclik, witam Państwa. Zobaczmy, czym dziś żył nasz region. Prokuratorskie zarzuty dla matki, która znęcała się nad niemowlakiem. To 24-letnia kobieta, z którą w tej chwili policjanci prowadzą czynności. Pielgrzymka członków ruchu Autonomii Śląska na Górę Świętej Anny. Co roku bierzemy udział i jak widzicie Państwo, przyjęliśmy ubrani na ludowo. W Kurierze także wspomagamy miśki, czyli grodkowska akcja na rzecz bezdomnych zwierząt. Pobiła niespełna 5-miesięczną córkę. Grozi jej więzienie. Na początek sprawa 24-letniej matki z Pogorzeli, która właśnie usłyszała prokuratorski zarzut. Znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem. O zatrzymaniu kobiety informowaliśmy wczoraj. Prokuratura w Brzegu wydała też zakaz zbliżania się matki do dziecka i zastosowała dozór policyjny. Prokuratura wnioskuje również, by dziewczynka została rodzinie odebrana. Decyzję sąd rodzinny ma podjąć jutro. Na ciele dziewczynki znajdowały się obrażenia, zasinienia, zadrapania. Natychmiast zostało powiadomione pogotowie, które zabrało ją do szpitala. Powiadomiliśmy o tej sytuacji również sąd rodzinny. Jutro ma zapaść decyzja, czy dziecko zostanie odebrane rodzicom. Matka dziewczynki została zatrzymana. Po przesłuchaniu prokuratura przedstawiła kobiecie zarzut znęcania się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem. Kobieta ma zakaz zbliżania się do córki. Otrzymała też dozór policji. Dziecko wciąż przebywa w opolskim WCM-ie. Jego stan jest stabilny. Matce grozi do 10 lat więzienia. A teraz zabieramy Państwa na Górę Świętej Anny. Zjechały tam dziś setki pielgrzymów, których łączy nie tylko wiara. To członkowie ruchu Autonomii Śląska. Podczas ich dorocznego spotkania w Annogórskim Sanktuarium odprawiono mszę świętą w intencji wszystkich mieszkańców Górnego Śląska. O szczegółach Małgorzata Parzonka. Ojciec Atanazy Polanko od 3 lat służy na Górze Świętej Anny. Kiedyś był misjonarzem w Boliwii. Obecnie zajmuje się przede wszystkim pisaniem książek na tematy związane z wielokulturowością Śląska. Tych publikacji mam wiele i one między innymi dotyczą historii Górnego Śląska i w ogóle historii Śląska. Bynajmniej ta ostatnia publikacja, ona dotyczy historii Góry Świętej Anny w tym bardzo trudnym, takim chyba najtrudniejszym okresie II wojny światowej. I to właśnie ojciec Atanazy w trakcie mszy świętej wygłosił dziś homilię po Śląsku. Mówił w niej o cechach, które charakteryzują mieszkańców Górnego Śląska. Jego krewni też żyli na tym terenie. Moi pradziadowie mieszkali niedaleko Głupczyc, kraj Zlyoprzyc, Dyrżel, Dzierżysław Dzisiaj i Liptin, Luboty. I to byli Morawianie. Mszę świętą odprawiono w intencji pomyślności mieszkańców opolskiej i katowickiej części Górnego Śląska. Połączono ją również z pielgrzymką członków ruchu Autonomii Śląska. Chcielibyśmy bardziej kultywować właśnie ta śląskość poprzez choćby te stroje, poprzez nasza godka i poprzez też działanie na rzecz tego naszego heimatu, tej naszej ojcowizny. Pielgrzymki do Annogórskiego Sanktuarium to dla wielu mieszkańców Górnego Śląska już tradycja. Co roku bierzemy udział i jak widzicie Państwo, przyjechaliśmy ubrani na ludowo, w strojach ludowych i będziemy asystować przy mszy świętej oraz staniemy ze sztandarem ruchu Autonomii Śląska. I tak od lat. Tradycyjnie w pierwszą niedzielę po Dniu Patronki Śląska, czyli świętej Jadwigi Śląskiej, na Górze Świętej Anny spotykają się wierni. Dziś w Bazylice modliły się setki pątników. Posprzątać czy zapalić znicz? Tylko kto ma to zrobić? Na cmentarzach w naszym regionie nie brakuje grobów zapomnianych. Choć do wszystkich świętych zostały jeszcze 2 tygodnie, wolontariusze z Brzegu już teraz zachęcają do zadbania o mogiły, o których nikt nie pamięta. Nikt ich nie sprząta już, na pewno rodziny tych wszystkich zmarłych wyjechały albo zapomniały już o tych grobach. Chcemy je sprzątnąć, żeby wyglądało to ładnie, żeby ci zmarli wiedzieli, że jest ktoś tu dla nich, że mogą odpoczywać w porządku. Wyrywamy chwasty,
Jest ciężko trochę, bo jest ciężko, bo są strasznie zarośnięte te groby, ale dajemy radę. Myślę, że każdy jakby się postawił w takiej sytuacji, że załóżmy, ma kogoś w rodzinie, który już jest pochowany i na przykład ten grób jest zaniedbany, to myślę, że każdy z rodziny chciałby, żeby ten grób, jakby nie patrzeć, był chociażby oczyszczony z tych chwastów, jakichś brudów, żeby to jakkolwiek ładnie wyglądało. My byśmy chcieli, żeby ci ludzie mieli chociaż spokój w tym, że będą mieli w miarę oczyszczony grób. Do sprzątania zapomnianych grobów może dołączyć każdy chętny. Kolejne porządki na cmentarzu przy ulicy Ofiar Katynia w Brzegu zaplanowano w przyszłą sobotę o godzinie 10. Prawie 60 milionów euro unijnych dotacji może otrzymać Polska w kolejnych latach na praktyczne zastosowanie naukowych wynalazków. Pozyskanie funduszy będzie wymagało więc tworzenia nowych produktów i linii technologicznych. Przedstawiciele branży rolno-spożywczej spotkali się w Łosiowie, aby szczegółowo dowiedzieć się, na jakie wsparcie mogą liczyć. Polskie Centrum Rozwoju Gospodarki do dyspozycji dla przedsiębiorców w ramach nowej perspektywy finansowej ma ponad 162 miliony euro i w ramach tych pieniążków są zarówno dotacje, jak i instrumenty zwrotne, czyli pożyczki, poręczenia. W ramach tych środków też jest pula do dyspozycji na dofinansowanie, na wzmocnienie branży właśnie rolno-spożywczej. Innowacyjność należy dzisiaj rozumieć jako połączenie dwóch elementów. Po pierwsze nowatorskość pomysłu, to musi pojawić się, i wiedza. A wiedzę czerpiemy z pewnych badań naukowych, które prowadzą dzisiaj ośrodki naukowe. Dlatego też tutaj jestem, żeby zobaczyć, jak te pieniądze będą wydawane, na co będą wydawane. I mleczarstwo cały czas się rozwija, także non-stop wprowadza się innowacje. I sądzę, że jakieś pieniądze na pewno uzyskamy z tego tytułu. Są wierne i oddane. Szkoda tylko, że czasami równie lojalni nie potrafią być ich właściciele. Wyrzucają psy z domów, porzucają w lasach, w najlepszych przypadkach oddają do schronisk. Takim zwierzętom skrzywdzonym i spragnionym opieki pomaga grupa dobrych ludzi z Grodkowa. Już drugi raz zorganizowano tam akcję Wspomagamy Miśki. Misiek, chodź, misiu, proszę, chodź. To od tego kundelka wzięła się nazwa akcji oraz stowarzyszenia, które pomaga skrzywdzonym zwierzętom. Leżał skulony, schorowany, wychudzony w takiej kupce liści, więc podeszłam do niego, chciałam jego wziąć, ale on nawet nie był w stanie wstać. Szybka pomoc weterynarza, pełna miska i ludzka życzliwość uratowały mu życie. Teraz razem z 8 innymi psiakami mieszka na podwórku pani Krysi. Ustawiają się w kolejce. To jedna z 50 wolontariuszek wspierających stowarzyszenie, a jej dom stał się jednym z kilku tymczasowych miejsc pobytu dla porzuconych. Jak tak widzę, że to jest tak biedne cierpi, no to mi tak szkoda i tak przegarniałam. Naprzód starałam się wziąć 2. Na grodkowskim rynku już po raz drugi zorganizowano charytatywny piknik. Cel to zbiórka żywności dla Miśka i innych podopiecznych. W ubiegłym roku zebrano ponad 0,5 tony karmy. Piknik to także szansa na znalezienie drugiego domu. W zeszłym roku było to około 40 psów. W tym roku nie mamy jeszcze tego podliczonego, ale myślimy, że na pewno ten wynik będzie co najmniej taki sam. Każdy chętny do adopcji jest weryfikowany i podpisuje zobowiązanie. Dostaje też rady, jak postępować. Wielkim błędem ludzi, którzy adoptują te psy, jest przelanie zbyt dużej miłości. Te psy są zawsze psami, więc odpowiednie traktowanie na zasadzie egzekwowania zasad domowych temu psu wyjdzie na dobre. A to Chipper, zabrany ze schroniska, zrobił karierę jako pies ratowniczy. Poszukuje zaginionych. Jest to pies, który ma wielką pasję, nie poddaje się, walczy do końca. Dziś ten niezwykły duet został uhonorowany tortem za żywy dowód, że każdy los można odmienić. Andrzej Buchowski, Kurier Opolski. A teraz o ryczącej 40-tce, choć w tym wypadku powinniśmy raczej powiedzieć rżącej. Klub jeździecki Ostroga ma już 4 dekady. Nic dziwnego, że w opolskich Bierkowicach było wielkie świętowanie. Między innymi pokazy umiejętności kawaleryjskich, czy wspólne ognisko i bal w stajni. Nie zabrakło też naszego reportera, Mariusza Drożdża. Na początku lat 70. kilku studentów ówczesnej opolskiej WSP spróbowało zrealizować swoje młodzieńcze marzenia.
Zawsze marzyliśmy o koniach i spotkaliśmy się w odpowiednim czasie, odpowiednia grupa ludzi. W 1973 roku stworzyliśmy w Opolu po raz pierwszy środowisko jeździeckie, jeszcze bez koni, ale na obozy jeździliśmy do Prudnika, do Koźla. Dwa lata później pojawiły się pierwsze konie i nazwa Ludowy Klub Jeździecki Ostroga. Od początku należeli do niego aktorzy. Opolski Teatr Kochanowskiego urządził szkolenie dla aktorów, szkolenie jeździeckie. I w ten sposób ja znalazłem się w tej grupie kolegów. Od tego czasu przez klub przewinęło się 200 koni i kilka razy więcej jeźdźców. Bo są to i prawnicy, i osoby, które pracują fizycznie, i inżynierowie. Dziś konno jeździ już trzecie pokolenie założycieli klubu. Również jeździł tutaj mój syn, starszy, młodszy, a w tej chwili jeździ również moja wnuczka. Szkolimy już trzecie pokolenie Opolan. Chcemy Opolu dalej służyć. Prowadzimy działalność sportową, rekreacyjną i pensjonatową. W 40. rocznicę klubowicze przygotowali bogaty program artystyczny. Kawalerzyści zaprezentowali pokaz musztry i umiejętności władania białą bronią, a amazonki pokaz jazdy na koniach w połączeniu z muzyką. Tradycyjnie odbyła się też jeździecka hubertusowa gonitwa za lisem. Po co spotykać się pod kasztanem? Żeby porozmawiać albo posłuchać szumu liści. Otóż nie tylko. Mieszkańcy Saren Wielkich w takim miejscu postanowili poznawać odnawialne źródła energii i podnieść swoją świadomość ekologiczną. Po nauce przyszła pora na biesiadę i podsumowanie projektu. Natalia Janus. Wieś Sarny Wielkie w gminie Niemodlin ma 140 mieszkańców. Od lipca w ramach projektu cyklicznie spotykali się pod kasztanem. Chcieliśmy, aby każdy zrozumiał, że jednak to środowisko, w którym żyjemy, nasze otoczenie jest nasze i musimy o to dbać. Żeby to było powiązane z lasem, żeby to było powiązane z odnawialnymi źródłami energii. I żeby po prostu były zajęcia i dla dzieci, i dla dorosłych. Każdy znalazł więc coś dla siebie. Pani Teresa od 25 lat pisze wiersze. Inicjatywy proekologiczne mieszkańców zainspirowały ją do napisania specjalnego utworu. Ekologia to jest bardzo, bardzo aktualne na dzisiejsze czasy pojęcie. Jest to bardzo szeroko i różnie i w złym i dobrym znaczeniu rozumiane pojęcie. Więc czas najwyższy ku temu, żebyśmy się nauczyli dbać. Edukacja ekologiczna była skierowana głównie do najmłodszych. W ramach projektu odbyło się kilka spotkań z dziećmi, dokładnie były to 4 spotkania. Na pierwszym spotkaniu udaliśmy się na wycieczkę do lasu, aby poznać strukturę lasu, aby dzieci mogły zgromadzić materiały do wykonania różnych prac plastycznych. Prac plastycznych wytworzyła się cała galeria, a wśród nich pani Jesień. Takie te pola grzybków różnych, to zbieraliśmy te materiały sami. No i było też ciekawie. Członkowie grupy nieformalnej Sarny zapowiadają, że to pierwsza, ale z pewnością nie ostatnia inicjatywa dla miłośników przyrody. Znamy finalistów festiwalu filmowego Opolskie Lamy. Przez 6 dni swoje produkcje prezentowali reżyserzy, amatorzy z całej Polski. Festiwal dobiegł końca, a na gali wręczenia nagród była nasza reporterka Małgorzata Parzonka. Grzegorz pochodzi ze wsi Kokotów w województwie małopolskim. Reżyserowaniem filmów zajmuje się od 12 lat. Jego talent doceniono na tegorocznym festiwalu Opolskie Lamy, na którym zaprezentował film pod tytułem Love, Love. Zrobiłem film o dziewczynie, która strzyże w takim bardzo lokalnym, małym salonie fryzjerskim w Krakowie i bardzo by chciała awansować. I staram się pokazać, czy jest to możliwe w tym świecie, w którym ona jest. Łącznie do twórców filmowych powędrowało 5 statuetek opolskich lam. Z dwoma wyjechał z Opola Miłosz Sakowski. Młody reżyser otrzymał Grand Prix w kategorii fabuła oraz nagrodę publiczności. Chcę robić takie filmy dla ludzi i cieszy mnie uznanie jury. Natomiast to, że właśnie ludziom ten film się bardzo podoba i że podchodzą i dziękują po seansie, to jest ogromna nagroda i strasznie się z tego cieszę. W tym roku jury miało trudny orzech do zgryzienia. W konkursowe szranki stanęło ponad 300 filmów. To jest nie lada gratka, zwłaszcza, że tych filmów się nie produkuje tak dużo w Polsce, a zwłaszcza krótkometrażowych, i myślę, że to jest duży odsiew. Natomiast na festiwalu zobaczyliśmy parędziesiąt filmów. Festiwal filmowy Opolskie Lamy odbył się już po raz 13.
O tym, żeby stanąć na szczycie Mount Everestu, marzy zapewne nie jeden z nas. Jednak niewielu może sobie na to pozwolić. Przez najbliższy tydzień okazję do tego mają wszyscy chętni mieszkańcy Opolszczyzny. W Narodowym Centrum Polskiej Piosenki zorganizowano bowiem akcję Opolanie zdobywają Everest. Agnieszka jako jedna z nielicznych zdobyła symboliczny szczyt Mount Everestu za pierwszym podejściem. Jak podkreśla, na ściance wspinaczkowej próbuje swoich sił po raz pierwszy. Zapisałam się po prostu na WF, turystykę nizinną i z okazji tego mamy zorganizowane takie fajne wyjście na wspinaczkę. Droga na symboliczny szczyt nie jest prosta, jednak dla niektórych to bułka z masłem. Pan Arek podkreśla, że zwykła ścianka to dla niego za mało. Swoich sił próbował więc na tej interaktywnej. Można sobie regulować prędkość, można sobie regulować tutaj kąt nachylenia właśnie od takiej ściany pionowej, gdzie możemy się rozgrzać. Każdy zdobyty symbolicznie szczyt to 14 metrów więcej do celu. Dla Opolan jest to więc dopiero początek drogi. Jednak śmiałków, którzy zdecydowali się zmierzyć z wyzwaniem, nie brakuje. Jest taka duma, jak się zdobywa szczyt i potem można... No, to mi się po prostu podoba. Organizatorzy zapewniają, że nie trzeba mieć żadnych doświadczeń ze wspinaniem. Wystarczy wygodny strój i obuwie. Ktoś, kto tego nigdy nie robił, no musi poznać podstawowe techniki. My staramy się pomagać tym ludziom, podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, jak wchodzić, czego nie robić na ściance. Mount Everest ma wysokość prawie 8850 metrów. Czy Opolanom uda się go zdobyć? Jak zapewniają organizatorzy, jeśli frekwencja dopisze, dowiemy się tego już w najbliższy piątek. Ponad 100 Opolan wzięło udział w teście Coopera. 12-minutowy nieprzerwany bieg to próba, którą podjąć może każdy, kto chce sprawdzić swoją sprawność fizyczną. Na starcie stanęły całe rodziny, nawet najmłodsi. Czasami wyprzedzali nawet tych nieco starszych zawodników. Marysia i Jaś po raz pierwszy zmierzyli się w teście. Skoncentrowani i zmotywowani przez rodziców przystąpili do rozgrzewki, aby w trakcie pomiaru czasu pokonać jak najdłuższy dystans. Jak sobie poradzisz? Dobrze, bo już biegłem na Kogórskiej Śmierci 1200. Próba wytrzymałościowa polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu swój początek miała prawie 50 lat temu w Ameryce. Początkowo do testu przystępowali żołnierze, aby sprawdzić swoją kondycję fizyczną. Obecnie jest wykorzystywany przez zarówno trenerów, jak i amatorów, przez policjantów, strażaków, przez całą masę ludzi, którzy chcą sprawdzić swoją wytrzymałość. Biegi Coopera organizowane są też w opolskich szkołach. A nauczyciele wychowania fizycznego, żeby zachęcić uczniów do zdrowego trybu życia, znaleźli szczególną motywację. Specjalne nagrody dla każdego uczestnika, takiego ucznia, który kończy ten bieg, ten test Coopera, czy przebiegnie obojętnie w jakim dystansie, otrzymuje ocenę celującą. Po kilku okrążeniach u niektórych zawodników widać było zmęczenie. Nie przeszkodziło to jednak w ukończeniu biegu. 12 minut w kółko na bieżąco z dużym, że tak powiem, zapałem i dużą siłą jest naprawdę wyczynem bardzo dużym. Dla osób, które nie są w stanie przez tyle czasu biec, mogą maszerować, iść. W 6. edycji przedsięwzięcia wzięło udział ponad 100 zawodników. Kolejna edycja testu Coopera odbędzie się w maju. Alicja Holik, Kurier Opolski. Na koniec zabieramy Państwa na parkiet. Samba, cza-cza, rumba, jive czy walc wiedeński królowały dzisiaj w Kluczborku. Odbywa się tam 19. ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego. Jeszcze przez parę minut mali tancerze będą zmagać się o puchar Jerzego Mierzwy, pierwszego nauczyciela tańca na Opolszczyźnie. Beata Marcinowska. Cza-cza, walc angielski, wiedeński czy jive to tańce, które Kinga ma opanowane. Chociaż tańczy dopiero od 3 lat, najbliżsi mówią, że z poczuciem rytmu przyszła już na świat. Lubię tańczyć dlatego, że mi to sprawia przyjemność. To moja pasja. Kinga jest bardzo muzykalnym dzieckiem i od najmłodszych lat bardzo lubiła tańczyć, dlatego sama nawet szukałam jakiegoś miejsca, gdzie można by było ją rozwijać, te umiejętności. Rozwijanie talentów od najmłodszych lat to klucz do sukcesu. Damian potrafi tańczyć aż w 6 stylach i chociaż jedne lubi bardziej, inne mniej, z takim samym zaangażowaniem od 2 lat przychodzi na treningi. Najbardziej lubią cza-cza, ponieważ
Najłatwiej mi do niej złapać rytm. A przecież to właśnie poczucie rytmu jest najwyżej oceniane na turniejach tanecznych. Rozgrywany w Kluczborku turniej tańca towarzyskiego jest już tradycją. Mali tancerze mogli dzisiaj spróbować swoich sił, rywalizując o puchar Jerzego Mierzwy, który 50 lat temu zarażał mieszkańców miłością do tańca. Uczył tańca na Opolszczyźnie razem z Kazimierzem Michlikiem, Jarosławem Małkiem i uczyli tutaj, rozwijali taniec towarzyski na ziemiach tej Opolszczyzny naszej całej. Jak widać, tradycja jest kontynuowana, a tancerze w dzisiejszej walce o puchar dawali z siebie naprawdę wszystko. Tanecznym krokiem kończymy główne wydanie Kuriera Opolskiego. Za chwilę prognoza pogody. A o 21.25 przed telewizory zapraszamy miłośników sportu. Po Sporcie Ekstra polecam wieczorne wydanie Kuriera Opolskiego. Życzę Państwu miłego wieczoru i do zobaczenia. Ten program został sfinansowany z Twojego abonamentu.